Teraz przyszedł czas na następne. Wyznacz iloraz ciągu geometrycznego bn, w którym b3 to 1 i 1 2 a b5 to 1 i 1 4 Przypomnijmy sobie wzór ogólny. bn równa się b1 razy q do potęgi n 1 Wstawmy do niego dane z treści zadania. Skoro piąty wyraz to 1 i 1 4 to 1 i 1 4 równa się b1 razy q do jakiej potęgi? Skoro to piąty wyraz, więc do potęgi 5 odjąć 1, czyli czwartej. Dla wyrazu piątego mamy równanie. 1 i 1 czwarta równa się b1 razy q do potęgi czwartej. Zrób to samo dla wyrazu trzeciego. Skoro b3 to 1 i 1 druga, to 1 i 1 druga równa się b1 razy q do potęgi drugiej. Mamy dwa równania, w których występują dwie niewiadome. Da się zatem je obliczyć, rozwiązując ten układ równań. Masz jakiś pomysł, jak to zrobić? Ja postanowiłem podzielić pierwsze równanie przez drugie. Dzielenie zapiszę za pomocą kreski ułamkowej, zamieniając liczby mieszane na ułamki niewłaściwe. 1 i 1 druga to 3 drugie, a 1 i 1 czwarta to 5 czwartych. Po prawej stronie w liczniku mamy b1 razy q do potęgi czwartej a w mianowniku b1 razy q do potęgi drugiej. Popatrz na prawą stronę równania. b1 nam się skróci, a z dzielenia potęg zostanie q do kwadratu. Ile to jest 5 czwartych podzielić przez 3 drugie? To jest to samo, co 5 czwartych pomnożyć przez 2 trzecie. Z obliczeń po lewej dostajemy 5 szóstych. Jaka liczba podniesiona do kwadratu to 5 szóstych? Taką liczbą jest pierwiastek z 5 szóstych albo minus pierwiastek z 5 szóstych. To wszystkie zadania w tej lekcji. Dobra robota.